Wiatr Wolności. To przedsięwzięcie artystyczne, które rodziło się dawno. Moglibyśmy powiedzieć, że jest to przedsięwzięcie artystyczne, które rodziło się tak długo, jak dorastanie Polaków do swojej niepodległości. W nas, jako artystach, to też musiało urosnąć i stać się na tyle silne, aby można to zamienić na symbole, na znaki, na całą tą strukturę teatru, która może ludziom opowiedzieć coś, nie jako akademię, zawsze się tego bałem w teatrze, nie jako jakiś wykład historyczny, tylko jako normalną potrzebę, która w każdym z nas jest, potrzebę niepodległości, potrzebę wolności, potrzebę mówienia o Polsce w taki sposób, w jaki o Polsce mówi się, kiedy się mówi o własnej rodzinie. Kiedy się mówi o tym, skąd człowiek się wziął, dokąd idzie i dlaczego ma siłę. Bo była babcia, bo był dziadek i o to trzeba zawsze się bić. Zawsze. Jeżeli to oddamy, to i my nie mamy sensu nasze życie prowadzić dalej. I tak ten spektakl budowałem z aktorami. To ma być radosne, chociaż za tą radością jest też świadomość tego, że za wolność czasami trzeba zapłacić krwią. Piękny spektakl nawiązujący do powstania polskiego państwa, do odrodzenia się w 1918 roku polskiego państwa, nawiązujący do powstania legionów, a więc tej siły wojskowej, która doprowadziła do tego, że Polska wróciła po 123 latach na mapy Polski. Każdy z nas ma w sobie tą nutę patriotyzmu i każdy z nas ma swoje rodzinne historie. I muszę powiedzieć, że to przedstawienie w tych czasach zwariowanych, szalonych, zapędzonych, gdzie czasami nie mam czasu zjeść, zatrzymało mnie i spowodowało, że zaczęłam myśleć o życiu, o tym, jakie ono było, o tym, jaka była historia w mojej rodzinie. Dzisiejsze przedstawienie to lekcja historii. Lekcja historii, których nam po prostu potrzeba po to, żebyśmy cały czas pielęgnowali naszą tożsamość, dbali o tradycje i przekazywali wartości niepodległości, miłości ojczyzny młodemu pokoleniu. Jestem bardzo zadowolony, że spektakl, w ogóle, że teatr, że tak trafił do nas, do Ogrodzieńca. To jest pierwszy raz takie wydarzenie, że teatr z takiej rangi trafia, z takim reżyserem, z Tomaszem Żakiem, trafia do nas, do Ogrodzieńca. Sam jestem wielkim, przynajmniej czuję się wielkim patriotą i wszystkie takie spektakle, wszystkie w ogóle takie charakter takiego wydarzenia o patriotycznym wydźwięku, o narodowym jest dla mnie, jest miodem, jest wielką nawet muzyką na moją duszę. Młodzież, gdy przeżyje taką godzinę tej historii, zupełnie inaczej podejdzie. No bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć w tej wspaniałej historycznej sztuce, która jest odzwierciedleniem przeżycia młodego pokolenia, które chce wpoić w naród polski wolność, niepodległość, a jednocześnie mieć w pamięci to wszystko, co Polska przeżywa. Te wartości historyczne powinny być przekazywane ze względu na to, że to jest nasze dobro narodowe, które na pewno będzie potęgowało. I wszystko, co nie jest powiedziane i przekłamana jest historia, bardzo źle rzutuje na nasze społeczeństwo. Sami wiemy, jaka była prawda, co się działo. Także ten spektakl przybliżył nam to, co powinno być powiedziane tutaj dla naszego społeczeństwa. Są takie wartości fundamentalne w naszym życiu,
Jedną z takich wartości dla mnie osobiście jest właśnie patriotyzm, poczucie polskości i bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj obejrzeć ten spektakl, dzięki któremu na nowo jakby utwierdziłam się w tym, że jestem Polką, chcę być Polką i kocham swój kraj. Pierwsza scena. Muszę przyznać, głęboko poruszony, poczułem, że tak, dzisiaj będzie się coś niesamowitego działo. Tych momentów najbardziej patriotycznych, uniesień, końcówka, zwieńczenie, niesamowite emocje. Reżyser genialnie zwieńczył ten spektakl. W pewnym momencie okazało się, że cała sala stoi. Śpiewamy piękną pieśń patriotyczną. W rękach mamy flagi. Na telebimie wyświetlany jest wiec niepodległości. To uczucie, ten moment, w którym nagle poczułem się, jakbym brał udział w jakimś niesamowitym, patriotycznym evencie. Niesamowicie przemycone przez reżysera, bardzo inteligentnie, doskonałe wrażenia. Wspaniała lekcja historii. Po obejrzeniu tego spektaklu nasuwa się takie przemyślenie słowami przypisywanymi Stefanowi Czarnieckiemu: Vincit qui patitur, czyli zwycięży ten, kto przetrwa. Czyli ta cała droga legionowa, ten ciężar, to co powiedział pan dyrektor, ta wiara w zwycięstwo pokazała ludziom, że mają siłę do wolności, że mogą odzyskać niepodległość i to, co właśnie podkreślał, jak się mniema Stefan Czarniecki, który w Polsce, jak wiemy, w czasie potopu szwedzkiego prowadził walkę podjazdową, zwycięży ten, kto przetrwa, czyli tak jak wtedy przetrwali legioniści, tak i teraz w tych dzisiejszych trudnych czasach my też musimy mieć nadzieję i wiarę na to, że przetrwa Polska. To z pewnością niesamowita lekcja historii dla przedstawicieli wszystkich pokoleń. Bardzo się cieszymy, że znaleźliśmy się wśród ośrodków kultury, które miały okazję skorzystać z takiej atrakcji kulturowej, niewątpliwej atrakcji. I cóż, bardzo dziękuję Zakrzyńskiemu Centrum Kultury, że nas uwzględnił wśród domów kultury, które mogło tutaj zaprezentować spektakl. Dziękuję i do zobaczenia za chwilę. Oryginalny, niespotykany projekt teatralny Wiatr Wolności, dofinansowany z budżetu państwa, ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz Związku Samorządów Polskich. Za to serdecznie donatorom dziękuję. Dziękuję również Teatrowi Nie Teraz, Tomkowi Antoniemu Żakowi oraz całej ekipie teatralnej za tą fascynującą, teatralną, ale również edukacyjną wędrówkę po 4 województwach w Polsce. Byliśmy w Łomży, byliśmy w Halinowie, w Ogrodzieńcu, kończymy finałem w Zakliczynie. No i trzeba powiedzieć, że chyba dobrze zaplanowaliśmy ten finał, ponieważ finał finałów, czyli koniec spektaklu, był, jeśli powiem wzruszający, to powiem mało. Chciałbym serdecznie bardzo wszystkim podziękować, którzy pracowali przy realizacji tego projektu, całemu zespołowi Zakliczyńskiego Centrum Kultury, również współpracującym z nami firmami zewnętrznymi, grupie Ready Media, GD Sound, a także tym, którzy nas wspierali na wyjazdach, czyli Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu, Hali Kultury w Łomży, czy Gminnemu Centrum Kultury w Halinowie. To była świetna przygoda i mam nadzieję, że fantastyczna lekcja historii, co jest szczególnie istotne, dotyczyła tego, co działo się w Zakliczynie i w okolicach Zakliczyna.